Cześć, chciałbym Wam pokazać, jak za pomocą kilku serw modelarskich i ROSa można zdalnie sterować starą 60-ką. ROS to jest Robot Operating System, taki zestaw programików, które ułatwiają sterowanie robotami. To, co mi się udało do tej pory zrobić, to na przykład sterowanie obrotami silnika. Podnosimy, opuszczamy, podnosimy, opuszczamy. Tymi obrotami można też sterować płynnie. W ten sposób możemy też sterować tylnym podnośnikiem. Teraz się powinien podnosić. Opuszczamy tylny podnośnik. I możemy też ciągnik zgasić. O, właśnie tak. Chcę tego, to sterowanie połączyć wkrótce z programem do prowadzenia równoległego ciągnika AG OpenGPS. I w ten sposób zrobimy z 60 pojazd autonomiczny. Do zobaczenia.